Omena, dzisiaj jesteśmy na sesji zdjęciowej. Oczywiście twoja fundacja tutaj w roli głównej, a obok niej koszulę marki James Button. I namówiłaś gwiazdę oczywiście do tego, żeby pomagały razem z tobą. Tym razem namówiłam i gwiazdy, i namówiłam influencerów, blogerów modowych, żeby wsparli ten, myślę, że ciekawy projekt, bo z jednej strony bardzo modowy, a z drugiej strony oczywiście pomagamy dzieciakom moim w Afryce, czyli dokładamy każdą koszulą, którą państwo kupicie, cegiełkę do budującej już się szkoły. No właśnie, bo już fundamenty są. Już mury idą w górę, więc ja tutaj jestem, jak ktoś mówi, na bieżąco, cały czas Benson wysyła mi kolejne zdjęcia, jak tam szkoła się buduje, ale oczywiście to nie znaczy, że ja już spoczywam na laurach i dlatego między innymi ta właśnie akcja z Jamesem Buttonem. To jest młoda marka, startup w zasadzie, z którym właśnie fundacja moja zaczęła współpracę. No i powstała piękna kolekcja koszul damskich, no i cała kolekcja oczywiście koszul męskich. I co jest najważniejsze, słuchajcie, taką umowę mam z nimi, że każda koszula, którą oni sprzedają, pomaga w budowie szkoły dla dzieci ulicy. I to jest najpiękniejsze. Kasiu, wakacje, a ty zamiast odpoczywać, to tutaj się udzielasz na sesji charytatywnie. Udzielam się charytatywnie. Rzeczywiście jeszcze cały czas nasz sezon w teatrze trwa i cały czas mamy zdjęcia. Natomiast ponieważ jestem w mieście i poza tym bardzo lubię pomagać, stwierdziłam, że dla Omeny, mojej kochanej, zrobię wszystko. I kochana Omena. I dlatego jestem dzisiaj, mówiąc poważnie, ja uważam, że warto pomagać, zawsze warto to robić. I przy okazji dodam, bo to chyba w ostatnim czasie ważne, żeby o tym mówić, warto sprawdzać, komu się pomaga, w jaki sposób się to robi, a tutaj na pewno warto zaufać. Bardzo fajna inicjatywa, połączenie mody z robieniem czegoś dobrego dla dzieci. Ja zresztą już od dawna myślałam o tym, żeby jakoś tę swoją siłę przebicia przekuć na coś dobrego. Także Omena spadła mi jak z nieba. Ale rozumiem, że ta kolekcja też ci wpadła w oko, że to nie jest tak, że promowałabyś coś, co ci się nie podoba, bo na swoim Instagramie czy na swoim blogu no rzeczywiście pokazujesz takie bardzo modowe, modne rzeczy. Ja tak, staram się selekcjonować to, co wybieram. I tak, no zapoznałam się z kolekcją, to są bardzo fajne, klasyczne kroje, ja bardzo lubię takie rzeczy, to jest ponadczasowe, także no wszystko się fantastycznie złożyło. Paula, ty już widzę, wybrałaś tak, sobie ja taką niestandardową. Swoją wymarzoną koszulę w kwiaty, połączyłam ją z bazowymi spodniami i bardzo mi się podoba. Sporo koszul jest takich właśnie typowo bazowych, mówię też o tej kolekcji na lato, które świetnie właśnie się wpisują w jakiś klimat Włoch, Hiszpanii, to jest naprawdę, są przepiękne. Tak, szczytny cel, zbieramy pieniądze na szkołę, którą Omena będzie otwierać w Ganie, także ze sprzedaży koszuli będzie przeznaczony zysk. Cudownie, fantastyczna inicjatywa, pomagamy po raz kolejny. Cieszę się, że zostałem zaproszony. No i tyle, działamy. Ja się bardzo cieszę, że takie inicjatywy powstają, a szczególnie jeśli mówimy tutaj o pomocy dla dzieci, bo faktycznie ten cały mój projekt skupia się przede wszystkim na kwestiach rodzicielskich i związanych z dziećmi, z parentingiem. A tutaj Omena wykazała się fantastyczną inicjatywą. Pomagamy dzieciom i pomagamy dzieciom w Ganie, budujemy szkołę. Cóż więcej. Miałem przyjemność współpracować z Jamesem Buttonem na początku swojej przygody z social mediami. Faktycznie te koszule charakteryzują się tym, że są z bardzo fajnego materiału, bardzo fajne kroje, dobrze się układają, no ale to jest chyba, myślę, że dzisiaj sprawa drugorzędna. Myślę, że najważniejsze jest to, że te pieniądze będą przeznaczone na tak szczytny cel.